Cześć, witajcie kolejny raz na kanale mtbxc.pl. Ja jestem Tomek i dzisiaj opowiem Wam o tym tutaj rowerze, który za mną widać, a mianowicie o Rock Riderze XT100. Zacznijmy może od tego, że Decathlon od pewnego czasu prowadzi kampanię, szeroką kampanię reklamową, która jest nie tylko kampanią w internecie, ale także w telewizji. I tym hasłem jest, że te produkty są nastawione na sport i że są zaprojektowane do sportu. No i tak trzeba przyznać, że jest, że te rowery są coraz lepsze, ich specyfikacja jest coraz bardziej zadowalająca. No i geometria ram też jest coraz bardziej nowoczesna i coraz bardziej sportowa i taka przystosowana pod właśnie typowe XC. Napęd tutaj mamy od SRAMa, SRAM NX 1x12. Zębatka 34 zęby z przodu, a z tyłu 11,50. No to jest taki napęd, jeden ze standardowych napędów dwunastkowych od SRAMa, chodzi bez zarzutu. Zmiana biegów odbywa się bardzo szybko, więc tutaj nie ma naprawdę do czego się przyczepić. I przy okazji tutaj też trzeba zaznaczyć, że rama jest tak skonstruowana, że właśnie działa z napędami 1x12, 1x11, 1x10, no bo z przodu nie mamy miejsca na zamocowanie przedniej przerzutki. Oprócz napędu na drugim miejscu tutaj postawiłbym amortyzację i tutaj też jest całkiem dobry widelec. Mamy do czynienia z Manitou Markor i to jest widelec o skoku 100 mm. Widelec powietrzny, mamy możliwość regulowania tłumienia. No i mamy manetkę blokady skoku montowaną na kierownicy, manetkę obrotową. To jest patent Bitwina, do którego oczywiście no, trzeba się trochę przyzwyczaić, jeśli do tej pory mieliśmy pod ręką tylko standardowe manetki, no ale idzie się do tego przyzwyczaić i można na tym spokojnie jeździć. Ja do tego się tak gdzieś po 3-4 dniach przyzwyczaiłem i już dosyć naturalnie mi ten ruch blokowania widelca wychodził. Rzecz tak samo ważna, a może nawet ważniejsza jak amortyzacja, czyli koła. Tutaj mamy do czynienia z kołami firmy Sunringer. Obręcze to są Duroc 30C, to są obręcze Tubeless Ready. Piasty są także od Sunringa i toczą się naprawdę bardzo dobrze. To są piasty w standardzie Boost. Koła tutaj robią naprawdę niesamowitą robotę, są sztywne, można je sobie zalać na Tubeless mlekiem i to będzie już wtedy miało zupełnie inny efekt. No a na kołach mamy opony Hutchinsona. Do tego trzeba też powiedzieć właśnie, jeśli już jesteśmy przy oponach, że tu wchodzą bardzo szerokie opony, właśnie ze względu na to, że rower i rama przystosowane są do różnych wielkości kół i różnych szerokości kół. Bo jednocześnie możemy mieć koła 29 cali, ale także możemy tutaj założyć koła 27,5 z plusem, czyli wejdzie tutaj już bardzo szeroka opona. Jeśli ktoś właśnie ma jakiś taki większy dystans do kolarstwa i nie zależy mu na tym, żeby ten jego rower był jak najbardziej ozdobiony najdroższymi komponentami, no to to jest ciekawe rozwiązanie, w którym naprawdę nie musimy dużo tych pieniędzy wkładać, a jednocześnie możemy się, że tak powiem, zaprzyjaźnić z tym stylem roweru XC i z napędem 1x12.
i później gdzieś w dalszych latach kombinować inne modele rowerów. Dlatego właśnie wydaje mi się, że to jest fajna platforma taka do wejścia w ten świat wyścigów, do wejścia w ten świat, nie wiem, maratonów, wyścigów cross country i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście z drugiej strony nie będzie to maszyna, która będzie służyła do wygrywania, aczkolwiek wiadomo, że pewnie znajdą się tacy, którzy na takim sprzęcie ogołam jakieś wyścigi, bo no, to nic, że to jest aluminiowy rower, wcale nie jest jakiś ciężki. Co prawda nie ważyłem go, ale no to w ręce się czuję, że to jakoś nie jest najcięższy rower, nie jest też najlżejszy oczywiście, no ale to jest rower za 4000 zł, i który ma napęd 1/12 SRAMa i wygląda na taki solidny, niezawodny sprzęt, o czym się zresztą mogłem przekonać przez parę tygodni. I no, mnie Decathlon kupuje takim sprzętem i wydaje mi się, że to jest właśnie taki dobry kierunek, żeby robić nie tylko rowery same najlepsze i najdroższe, ale właśnie takie, które wprowadzą ludzi, użytkowników w ten świat sportu, bo to jest właśnie taki rower, który może nas transferować z takiego rekreacyjnego jeżdżenia rowerem w ten już taki wyższy poziom. I to nie będzie tylko na rower na sezon 2, to może być rower na długie, długie sezony. W naszym artykule na stronie internetowej oczywiście postaram się jeszcze trochę to wszystko szerzej opisać, dlatego właśnie odsyłam Was do nas na stronę www.mtbx.pl. Tam znajdziecie szerszą prezentację tego roweru. Tak jak wspomniałem, będzie też tam kilka słów od Filipa Raczkowskiego, który przeanalizuje geometrię tego roweru. No i co? No, czekam też na Wasze opinie, bo one są dla nas też ważne i też są ważne dla producenta. I to też trzeba tutaj zaznaczyć, że Decathlon, jak mało który producent wsłuchuje się w to, co mówi społeczność rowerowa, co jest jeszcze bardziej zaskakujące, ten producent bardzo szybko reaguje na takie zmiany. Tak naprawdę po zebraniu jakichś najcenniejszych opinii czasem wystarczy, że minie jeden sezon i konstrukcja już jest poprawiona o jakieś tam niuanse, więc naprawdę warto, żebyście zabierali głos z konstruktywną krytyką, no bo dzięki temu rowery, które są tanie, mogą być jeszcze lepsze. No, to jest sytuacja, w której wszyscy wygrywamy i chyba o to chodzi. No i z tym Was zostawiam. Jeszcze raz Was zapraszam do komentowania. No i co? Widzimy się w kolejnym takim filmie. Mam nadzieję, że już niebawem, bo cały czas pracujemy nad kolejnymi materiałami. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę, do zobaczenia i cześć!